Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziły tak naprawdę trzy wystawy jednocześnie. Mamy Światową Wystawę Orchidei, Bonsai i Sukulentów, to po pierwsze. Oprócz tego mamy również Potworne Cuda, czyli niesamowitą wystawę roślin mięsożernych. One sobie tutaj bardzo dobrze towarzyszą, nie przeszkadzają sobie, a wzajemnie się uzupełniają, bo Światowa Wystawa Orchidei, no to przede wszystkim królestwo pachnących kwiatów, niesamowite kształty, kolory, które tutaj nas zachwycają swoimi formami, bo są przygotowane we wspaniałych aranżacjach dzięki naszym florystom. Te kwiaty przyleciały tutaj z najdalszych zakątków świata, no ale uzupełniają to chociażby właśnie wskazane drzewa bonsai. Te nierzadko mają nawet ponad 300 lat, to takie żywe rzeźby, w których mistrzowie przez wiele lat pracując, formując je, uzyskują te doskonałe kształty, idealne miniatury. No i warto wspomnieć o tych roślinach mięsożernych, bo ich tutaj nie brakuje, czyli prawdziwi mordercy, ci, którzy potrafią polować nawet mysze, niewielkie ptaki. Niektóre są nieco bardziej inteligentne, bo potrafią nawet liczyć czy odmierzać czas, co ciekawe, i w tym najbardziej interesującym wydaniu wraz z odpowiednimi warsztatami, prelekcjami, taką pigułką wiedzy, to wszystko możemy do końca weekendu zobaczyć w Enceku. Mówimy, że to są rośliny owadożerne, bo te najczęściej padają ich ofiarami, ale poprawnym określeniem to rośliny mięsożerne. Niektóre z nich są w stanie złapać większe zdobycze, a mówimy tutaj głównie o dzbanecznikach, które mogą naprawdę duże rozmiary osiągać. No i wtedy taki dzbanecznik, jego pułapka mająca w sobie nawet około 3 litrów płynów, jest w stanie złapać mysz, która przyjdzie do słodkiego nektaru, albo wiewiórki też takie małe są, które często wpadają. To jest dość złożony proces, bo tak, rośliny wabią nektarem. Często właśnie małe gryzonie też do tego nektaru przychodzą. To ma być ta zachęta, natomiast płyny, które roślina produkuje, te płyny trawienne, no to już to jest ta część niebezpieczna. Więc przede wszystkim musi być pułapka, która uwięzi tą zdobycz, a płyny dopiero wtedy działają. Jak zdobycz zostanie już właśnie złapana, uwięziona, to płyny stopniowo rozpuszczają ją, no i to jest źródło azotu dla rośliny. A wiadomo, azot jest potrzebny roślinom do wzrostu. One nie mają dostępu zazwyczaj do takiej żyznej gleb, żyją na terenach ubogich właśnie w związki mineralne, dlatego też nauczyły się właśnie polować, żeby ten azot pozyskiwać z owadów, czy też z większych zdobyczy. Wszystkie kompozycje, które są tutaj robione, są z żywych kwiatów ciętych. To są orchidee Phanelopsisy. Ile sztuk użytych? No cóż, ciężko jest powiedzieć, ale myślę, że około 300 sztuk przy jednej sukience. Jeżeli robimy tak, czasami jest tak, że to rozkładamy sobie na etapy, dlatego że część możemy zrobić wcześniej, część musimy zrobić na ostatnią chwilę, tak żeby te kwiaty mogły być tak wspaniałe jak teraz, tak jak wyglądają. Myślę, że mniej więcej około 5-6 godzin trzeba liczyć na jedną suknię.